Skoro szkoleniowców mamy za sobą, czas na drugi bardzo ważny element układanki w zespole. Obrona. Coraz częściej mówi się o tym, że nie powinno się przyznawać nagrody dla najlepszego defensora, bo prawda jest taka, broni cała drużyna i to jest akurat ten najmniej mierzalny efekt, najmniej mierzalny wpływ na drużynę. Ale póki jeszcze nagroda istnieje, my także ją przyznamy. Tym razem zaczniemy od Karola. Karol, kto jest twoim numerem 1, numerem 2 i numerem 3? Także zacznę od tego, kto na pewno w tej trójce nie jest i nie jest to Roy Hibbert, który u mnie jest na miejscu 5 dopiero. To jest troszeczkę krzywdzące, ja zdaję Karol, sobie z tego... do którego miejsca zrobiłeś ranking? Defensive Player of the Year? No zrobiłem nawet 5 aż, ale 3 to wymienię, spokojnie. Tylko mówię, kto nie jest, bo od razu wszyscy mówią, Roy Hibbert, on musi tam, świetnie zaczął sezon i tak dalej, ale ja mam Joakima Noah. Joakim Noah jest u mnie pierwszy, chociaż też można powiedzieć, że jak pamiętacie, słabo zaczął sezon. No, on tam z kontuzją wchodził, też nie najlepiej zaczął, ale szybko się rozkręcił. Tak porównując go z Hibbertem, bo w mediach się najczęściej go z Hibbertem porównuje, to jest po prostu koleś, który nie jest tylko takim korkiem pod koszem, który stoi, podnosi te ręce, którą Hibbert opanował tak świetnie. I blokuje rzuty, wpływa na rzuty i tak dalej. No a broni na całym parkiecie. On potrafi wyjść na obwód, potrafi pobronić jakąś trójkę, czwórkę, jak jest zmiana krycia. A więc robi to na całym parkiecie. I nic dziwnego, że w tych wskaźnikach na przykład defensive win shares jest dosyć zdecydowanie lepsze od Joakima Noah. Ja byłem blisko dania nagrody temu, którego sam bardzo lubię. DeAndre Jordana. Nikt właściwie nie typuje poza Dokim Riversem, jeżeli chodzi o nagrodę dla defensora roku, ale obejrzałem chyba Clippers najczęściej w tym sezonie i to, co robi DeAndre Jordan w obronie, jest naprawdę niesamowite. Koleś potrafi szybko się przesuwać, potrafi blokować, coraz lepiej radzi sobie w obronie pick and roll, co było dla niego problemem, blokuje rzuty i utrzymuje je w boisku, dlatego on jest u mnie na drugim miejscu, a na trzecim miejscu jest, ktoś musi być z Indiany Pacers, jest to Paul George, który tak naprawdę on jest najlepszym obrońcą w Pacers. Wiadomo, że obecnie w NBA, kiedy nie ma handcheckingu, trudno jest graczom obwodowym zdobyć tę nagrodę i może trochę czasu minie, zanim ktoś tą nagrodę zdobędzie, ale człowiek przechwytuje, broni jeden na jeden najlepszego zawodnika, właściwie przez cały mecz, nie tak jak LeBron. No i na przykład ma więcej zbiórek niż Hibbert, więc to jest pewien wyznacznik, dlaczego na przykład Paul George powinien być wyżej w tej klasyfikacji niż Roy Hibbert, a przed Royem Hibbertem tak na czwartym miejscu, wiem, że to się nie liczy, jest jeszcze u mnie Kawhi Leonard. Chociażby ktoś z Spurs musi to dostać, a Kawhi był tutaj kluczowym graczem, bez którego Spurs mieli chyba najgorszy bilans, jeżeli chodzi właśnie o braki w składzie i ich bilanse. Tak? To bez Kawhi'a grali chyba na 8-7, czy jakoś tak, więc dlatego on był u mnie w trójce by się nie zmieścił, ale potem jeszcze będzie w defensywnych piątkach. Michał, pytanie do ciebie w takim razie. Jaka jest twoja pierwsza trójka i czy się zgadzasz ze zdaniem, które dzisiaj wrzucił u nas Hoop Hader w swoim trash talku, że Joakim Noah broni każdej akcji tak, jakby to była ostatnia akcja w 7 meczu finału NBA? To jest właśnie specyfika Joakima Noah. To jest gracz, który jest poświęcony tylko i wyłącznie rywalizacji. On to ma w krwi, bo tak samo postępował jego ojciec, gdy grał w tenisa i był kiedyś pierwszym numerem rankingów. Więc to jest w krwi Noah i on po prostu on ma cały czas takie samo nastawienie. Po prostu gra na maksa i to się u niego nie zmienia. I też jest u mnie, jest na pierwszym miejscu i to głównie z sympatii do jego osoby, bo jego reputacja jest taka troszeczkę poszarpana, ale jest świetnym człowiekiem, jest naprawdę, jeśli ktoś go nie zna, jeśli ktoś nie poznał jego przekroju, jego osobowości poza parkietem, to nie powinien oskarżać Noah o jakieś tchórzostwo czy coś takiego. Noah jest u mnie na pierwszym miejscu, świetnym defensorem. Ja tutaj mam taki hołd dla centrów, dla tego wymierającego gatunku. Na drugim miejscu jest u mnie Andrew Bogut z tego powodu, że obejrzałem w tym sezonie bardzo dużo spotkań Golden State Warriors i jestem pod wrażeniem tego, jak Andrew mimo tych wszelkich problemów z kostkami teraz żebrami, jak sobie radzi pod koszem i jak jest w stanie zatrzymywać rywali, gdy ci przejdą przez obwód. Na trzecim miejscu mam Roya Hibberta, ale to głównie za to, że jest po prostu dobrym defensorem i zasłużył na to, by go wyróżnić.
jest też takim zmiany pod względem tego, jak się rozwija w tej defensywie, bo ja czasami widzę różne zachowania, które się zmieniają z roku na rok u Roya Hibberta. I to nie chodzi tylko o bloki i stanie, właśnie tak jak mówił Karol, kołek pod strumnie gdzieś tam, czekanie na rywala. On coraz lepiej czyta też grę obwodowych i Paul George i George Hill nawet świadomie niekiedy przepuszczają szybszych graczy obwodowych, bo ci wchodząc pomalowany natknęli się właśnie na Roya Hibberta. I to jest moja trójka. Okej, okay, to skoro mamy za sobą typowania Michała, przejdźmy do Krzyśka. Krzychu, w zeszłym sezonie twój zawodnik był wybrany najlepszym defensorem NBA, Marc Gasol. No, w tym roku ze względu przede wszystkim na kontuzję, ze względu na to, że Grizzlies grają nieco inaczej niż za Lionela Hollinsa, Gasol wypadł z tej całej karuzeli walczącej o tą nagrodę. Kogo ty masz w swojej trójce? No tak, ja tutaj widzę, że wszyscy podtrzymali ten nawyk wybierania środkowych do miana najlepszego obrońcy sezonu. Ja bym to wolał troszkę zmienić, bo nie jest aż tak trudno mieć 7 stóp wzrostu i dobrze bronić, a jako że sezon 2013-2014 to jest 10. rocznica wyboru ostatniego nieśrodkowego na pozycję najlepszego obrońcy sezonu, no to ja na tą pozycję w tym roku chciałbym wyróżnić Kawhi Leonarda z San Antonio Spurs, na drugim miejscu mam Andre Iguodala z Golden State Warriors i troszeczkę się zdziwiłem, że Karol ma przed tą dwójką Paula George'a z Indiany, bo jednak według mnie lepszym obrońcą w Pacers jest wciąż Roy Hibbert. Na trzecim miejscu uznałem jednak, że warto dodać Joakima Noah, chociaż tak jak wspominałeś Piotrek o Marku Gasolu, uważam, że nagroda dla Joakima Noah byłaby czymś właśnie podobnym do nagrody dla Marka Gasola, czyli zawodnika, który jest oczywiście świetnym defensorem, ale też bardzo korzysta na grze swoich partnerów z drużyny. No i przez to te jego statystyki indywidualne są jeszcze lepsze. Paweł, ty na koniec. No ja podobnie jak tutaj Karol i Michał mam na pierwszym miejscu Joakima Noah i myślę, że po tym jak Roy Hibbert odpadł z wyścigu, po tym jak złapał słabszą formę, to Noah tutaj jest bezkonkurencyjny. Krzysiek, ja wiem, że nie jest trudno bronić jak się ma 7 stóp wzrostu, ale bronić pick and roll tak jak broni Joakim Noah, kiedy ma się 7 stóp wzrostu, jest moim zdaniem bardzo ciężko, bo chyba od czasów Kevina Garneta nie było takiego obrońcy w grze pick and roll z graczy wysokich. Dlatego Joakim Noah jeszcze z drugiego powodu jest u mnie na pierwszym miejscu, dlatego że jest twarzą najlepszej obrony w lidze, a moim zdaniem najlepszą obroną w lidze mogą się pochwalić Chicago Bulls, dlatego też jest na pierwszym miejscu. Na drugim mam zawodnika, którego nikt z was nie wymienił i nie jest to Anthony Davis, o którym myślałem, że możecie pomyśleć. Na drugim miejscu mam Serge'a Ibaka z Oklahoma City Thunder, głównie dlatego, że on może być tym zawodnikiem, który tutaj przeważy szale zwycięstwa w finale konferencji zachodniej. To jest zawodnik, dzięki któremu Thunder mają potencjalną przewagę w starciu ze Spurs. Jego bloki z pomocy, jego coraz lepsza gra jeden na jednego w obronie pod koszem. Warto zwrócić uwagę, że to już nie jest taki zawodnik tylko i wyłącznie blokujący, bo właściwie tym głównie się popisywał w wcześniejszych latach, ale poprawił się nie tylko w ofensywie, ale także właśnie w takich innych działaniach defensywnych. Na trzecim miejscu najlepszy obrońca obwodowy w lidze. Bardzo dobry po przerwie na All-Star Game, gdzie wtedy naprawdę zrobił duży postęp, bo początek sezonu miał troszeczkę niemrawy, czyli Kawhi Leonard. Kogoś ze Spurs chyba jednak wypadałoby wyróżnić, zwłaszcza, że moim zdaniem troszeczkę ich po macoszemu potraktowałem w innych kategoriach, dlatego Kawhi Leonard na trzecim miejscu. Brak miłości dla DeAndre, nikt z was, nie, nawet w trójce, ani trochę. Wiesz, to nazwa Clippers przy nazwie nagrody najlepszy obrońca sezonu tak troszeczkę dziwnie brzmi jeszcze mimo wszystko to nie pasuje. Troszeczkę dziwnie brzmi, ale nie podobają mi się wybory Leonarda, bo naprawdę zasługuje. U mnie jest George, nie zmieniłbym tego, ale jak ja bym był Defensive Player of the Year, DeAndre, to był taki dosyć szok. Ale dla mnie ten człowiek musi być w trójce. Nie wiem, ja jestem wielkim fanem tego, jak gra w tym sezonie.
I jeżeli chodzi, ktoś powiedział, że wybór Noah to jest trochę jak wybór Marka Gasola, mi się nie wydaje. Mark Gasol nie jest takim obrońcą jak Joakim Noah. On nie broni na całym parkiecie i nie broni z taką intensywnością, a ma to znaczenie. I to, że on broni w lepszym zespole, owszem, no ale może ma wtedy mniej okazji tak do czyszczenia różnych rzeczy. Więc mówię, wybór Noah dla mnie tak dosyć prosty, aczkolwiek więcej miłości dla DeAndre by się przydało. Chociaż może być tak, że w przyszłym sezonie troszeczkę spadnie, ale wierzę w to, że właśnie w przyszłym sezonie, czy w następnym, on wygra tytuł defensora roku. Jestem no tak na 80% pewien tego, że mu się to uda. Ja tak na pocieszenie dla ciebie, Karol, mam właśnie w mojej trójce, na trzecim miejscu. Dobrze. To jest ten głos, który gdzieś tam przeważy, o czym za chwilę. Na drugim miejscu u mnie jest Anthony Davis, którego praktycznie wszyscy zapomnieliśmy, a to jest jeden przecież z najlepszych defensorów już w tej chwili, w swoim drugim sezonie w NBA. No i pierwsze miejsce oczywiście Joakim Noah. Tutaj nie może być zaskoczeń. Podsumowując nasze głosowanie, no werdykt mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce zdecydowanie Joakim Noah z ogromną przewagą. Tylko zdaje się, nie pamiętam którego z was, chyba u Krzyśka, Joakim Noah nie był na pierwszym miejscu, a u pozostałych zawsze wygrywał. Na drugim miejscu dzięki dwóm dwójkom Kawhi Leonard, a na trzecim ex-aequo Roy Hibbert i DeAndre Jordan. Także tak, takie są wyniki naszego wewnętrznego głosowania. Panowie, jakieś komentarze? No ja myślę, że ty wybrałeś Anthony'ego Davisa, a Anthony Davis mi się wydaje z tego, co nie oglądałem Pelikanów dużo, ale zgadzam się z takimi opiniami, które można spotkać. Anthony Davis świetnie blokuje, on się poprawił, ale dalej w obronie bez piłki potrafi się gubić w tej obronie, za wysoko wychodzi przy obronie pick and roll i dlatego chyba w takich rankingach za wysoko nie był. Natomiast człowiek ma potencjał bardzo duży i też może tą nagrodę uzyskać, no ale nie samymi blokami żyje człowiek, dlatego Serge Ibaka na przykład też raczej tego nie wygra, chociaż zgadzam się tu ze stwierdzeniem chyba Pawła, tak, że on się naprawdę poprawił w tej obronie, aczkolwiek według mnie jeden na jeden cały czas za bardzo skacze do góry przy każdym jakimkolwiek pump fake'u i to jest problem Serża i musi się z tym pomału uporać. Przy DeAndre na przykład on tego nie robi, a po drugie ma większy zasięg ramion, więc niekoniecznie nawet musi. No i Davis jednak traci na zespole, w którym gra. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrodę dla najlepszego obrońcy sezonu zdobywał zawodnik, którego drużyna nie miała chociaż dodatniego bilansu. No, to jest taki wymóg minimalny dla tej nagrody. Ale właśnie to jest to, o czym często się mówi, że nagradzamy zawodnika, ale jednocześnie zawodnika, którego drużyna dobrze gra. Natomiast jeżeli to jest nagroda indywidualna, to teoretycznie przyznajmy ją za osiągnięcie indywidualne. Także jedno z drugim się teoretycznie kłóci, ale jest tylu wybierających, którzy wybierają, że jest ten sam tok myślenia. Ale to chyba przy każdej nagrodzie tak jest. Nie wiem, czy jest taka nagroda, gdzie jest tylko zawodnik, może six man troszeczkę. Ale akurat w przypadku defensorów ta konieczność wybrania jednego najlepszego jest bardzo trudna, no bo wiele czynników działa na to, jak broni jeden zawodnik, a jak broni cały zespół, to musi siłą rzeczy współgrać, bo jeśli nie współgra, to te wszystkie defensywne walory jednego zawodnika tak czy inaczej gdzieś tam przeminą, przejdą bokiem. A co do DeAndre Jordana, to ja myślę, że cierpi troszkę. Jest takie przekonanie, że on ma niskie koszykarskie IQ. Bo on trochę tak miał, ale moim zdaniem on naprawdę się zmienił. No, gra pod dokiem rok, zagra drugi rok i ja bym mogę powiedzieć tu i teraz, że za rok, jeżeli będzie ten, to on zdobędzie tytuł defensora roku w następnym roku. Ja właśnie myślę, że Doc Rivers tak zasiał w nim takiego małego obrońca i on teraz powoli będzie dorastał w kolejnych sezonach. Dokładnie.